10 najbardziej szalonych wyścigów. Oczywiście zaznaczam, że niektóre z nich to nie są wyścigi, tylko po prostu rajdy bądź inna rywalizacja motoryzacyjna, jednakże wszystko kręci się wokół uzyskania jak najlepszego czasu. Indianapolis 500, wyścig samochodowy rozgrywany corocznie na torze Indianapolis Motor Speedway w mieście Speedway w stanie Indiana w Stanach Zjednoczonych. Rozgrywany od 1911 roku, wyścig odbywa się w ostatnią niedzielę maja na dystansie 500 mil, czyli 200 okrążeń. Jest to jedno z największych wydarzeń sportowych na świecie, oglądane na żywo przez około 270 tysięcy widzów. Wieloletnią tradycją wyścigu Indianapolis 500 jest to, że zwycięzca na podium zamiast butelki szampana otrzymuje butelkę w 1933 roku ten zwyczaj zapoczątkował Louis Meyer, choć na stałe wszedł do obiegu dopiero 3 lata później. Z kilkoma wyjątkami obowiązuje do dziś. W 1956 roku tylko jeden kierowca wyłamał się z tego zwyczaju i wypił butelkę soku pomarańczowego. W latach 1950-1960 wyścig był jedną z eliminacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnim zwycięzcą rajdu jest Australijczyk Will Power, który jechał szewroletem. W trakcie wyścigu zginął. Zginęło 14 osób. Ostatnia śmierć miała miejsce w 1973 roku, a do tego trzeba doliczyć osoby, które zmarły w kwalifikacjach. Ich liczba wynosi 26. Ostatnia śmierć miała miejsce w 2003 roku. Jak tego wam mało, to jest jeszcze 18 zmarłych osób z personelu oraz 7 widzów. A do tego chłopiec w wieku 12 lat, który bawił się obok toru i w trakcie wypadku pojazd przeleciał nad ogrodzeniem i zabił chłopca. Łącznie 66 osób zmarło w trakcie tych zawodów. Ride Monte Carlo, rajd samochodowy organizowany corocznie przez Automobil Club de Monaco. Jego trasa wyjdzie przez południowo-wschodnią Francję oraz księstwo Monaco. Pierwsza edycja została zorganizowana w 1911 roku przez Alberta I, księcia Monako, co czyni Rajd Monte Carlo najstarszym kontynuowanym cyklicznie do dzisiaj rajdem samochodowym na świecie. Jest starszy o 10 lat od następnej w kolejności imprezy tego typu Rajdu Polski. Od roku 1973 odbywa się w styczniu i do 2008 był pierwszą eliminacją rajdowych Mistrzostw Świata. Od następnego roku znalazł się w programie Intercontinental Rally Challenge, jednak w 2012 roku rajd Monte Carlo powrócił do kalendarza rajdowych mistrzostw świata. Najwięcej zwycięstw basz 7 w rajdzie Monte Carlo odniósł Sebastian Lep. Demolition Derby. Celem zawodów Demolition Derby jest niszczenie pozostałych wozów poprzez zderzanie się z nimi. Zwycięzcą zostaje ten samochód, który został najmniej uszkodzony, bądź jako jedyny jest sprawny na arenie. Sport ten należy do jednego z najniebezpieczniejszych w kategorii wyścigów samochodowych. Mimo tego, iż po wypadkach występują ciężkie obrażenia, są one rzadkie, zaś cała odpowiedzialność spoczywa na organizatorach wyścigu. Dla bezpieczeństwa zawodów szyby z pojazdu są ściągnięte przed każdym wyścigiem. Najbardziej ekstremalne Normalne demolition derby odbywają się na otwartych polach bądź na specjalnie przygotowanych torach wyścigowych, na które najczęściej Polewana jest woda dla spektakularnych driftów i poślizgów. Pierwsze oficjalne demolition derby odbyły się na wiejskich arenach w latach 50. i 60. XX wieku. Wcześniej, w latach 30., odbywały się także nieoficjalnie. Największy rozkwit demolition derby przypadał na lata 70. i 80. XX wieku. Dzięki temu rozkwitowi zawody te stały się szybko amerykańską subkulturą. Do głównych rodzajów pojazdów, jakie występują w demolition derby, są samochody z nadwoziem sedan i kombi z lat 60. i 70. Na początku lat 80. Dla większej rozgrywki wprowadzono zawody Monster Truck, które miały mierzyć wraki zniszczonych pojazdów. NASCAR, największa organizacja wyścigowa w Stanach Zjednoczonych. Trzy największe serie prowadzone przez NASCAR to Spirit Cup Series, Nationwide Series i Camping World Truck Series. NASCAR prowadzi także serię NASCAR Regional Racing, Wellen Tour oraz Dodge Weekly Series. Łącznie NASCAR patronuje 1500 wyścigom na 100 torach w 38 Stanach oraz w Kanadzie i Meksyku. Od 1996 do 1998 roku NASCAR organizował także jeden wyścig w Japonii, a w 1988 roku odbył się też wyścig w Australii. Pewnie zastanawia was, co takiego jest super w samochodach jeżdżących w kółko. A to, że jeżdżą one 300 na godzinę. Jeżdżą. One się ślizgają, bo mają tak słabą przyczepność, że chwila nieuwagi i już takie auto leci w powietrze. Dodatkowo wszystko jest oblane litrami piwa, usłane kilogramami miecha z grilla. Wiecie, auta, kobiety, piwo i kiełbasa. Taka prawdziwa męska rozrywka. Pikes Peak, zwany także Wyścigiem do Chmur. Pikes Peak przyciąga głównie kierowców samochodów, ale wśród nich znajdują się także wielbiciele jednośladów. Jest to jeden z najstarszych wyścigów tego typu i odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Zawody trwają przez cały dzień, a uczestnicy poruszają się na modyfikowanych specjalnie na Pikes Peak pojazdach, żeby pobić rekord trasy. Osobno startują motocykle i samochody, po czym pokonują prawie 20 km i 156 zakrętów drogi wijącej się w górę, niekiedy między drzewami, a czasami nad Przepaścią. Meta znajduje się na wysokości 4301 metrów nad poziomem morza. Co ciekawe, w historii zawodów zginęło tylko dwóch uczestników, jednak ze względu na niebezpieczną trasę są one uważane za jedne z najtrudniejszych. Badża odbywa się od 1967 roku i polega głównie na testowaniu wytrzymałości ludzi oraz ich pojazdów. Biorą w nim udział zarówno motocykla, jak i samochody. Przyciąga wielu widzów spragnionych emocji. Co roku pojawiają się informacje o osobach utrudniających wyścig poprzez zastawianie na uczestników pułapek. Robią to w celu zapewnienia fanom rozrywki i uwiecznienia niezwykłych momentów na kamerze. Jest to niebezpieczne i może skutkować poważnymi obrażeniami, dlatego zawsze uczula się uczestników. Na możliwość wystąpienia takich utrudnień. Northwest 200, wyścig Northwest 200 odbywa się w północnej Irlandii na ulicach trzech miast. Uchodzą za szczególnie niebezpieczne i przepełnione pułapkami mury, krawężniki, latarnie, drzewa, przystanki autobusowe stoją na drodze rozpędzonych motocyklistów i stanowią dla nich duże zagrożenie. Nie podejmuje się zbyt wielu środków zapobiegania wypadkom. Organizatorzy usuwają kilka znaków drogowych i osłaniają lampy wiązkami siana. Prędkości sięgają 320 km na godzinę, a zawodnicy zwykle walczą ze sobą niemalże łokieć-w łokieć. Zawody odbywają się od 1929 roku i przyciągają ponad 100%. 50 tysięcy turystów z całego świata. Ten szalony, niebezpieczny wyścig zebrał w swojej historii relatywnie niską liczbę ofiar. 15, w tym 3 jednego dnia w 1979 roku. Isle of Man TT, wyścigi motocyklowe rozgrywane niemal nieprzerwanie od 1907 roku na wyspie Man. Przez wiele lat uważane za jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów motocyklowych na świecie. Wydarzenie to w latach 1949-1976 było częścią film motocyklowych Mistrzostw Świata. Następnie w związku z kontrowersyjnym podejściem do bezpieczeństwa impreza wypadła z kalendarza Mistrzostw. Aby zachować status wyścigów międzynarodowych w latach 1977-1990 Isle of Man TT Races została utworzona nowa formuła wyścigu – Formuła TT. Od 1989 roku wyścigi są rozgrywane pod egidą Departamentu Turystyki Wyspy Man jako Isle of Man TT Festival. W tych zawodach zginęło aż 249 osób, z czego najwięcej w 2005 roku, bo aż 9. Laman, wyścig samochodowy, w którym zadaniem zawodników jest przejechanie jak największej liczby okrążeń w ciągu dokładnie jednej doby. W zawodach startują drużyny trzyosobowe. Tor ma długość 13 629 metrów i jest wpleciony w ulice wokół miasta, w których odbywa się wyścig. Pierwszy wyścig, 24-godzinny, odbył się 26 maja 1923 roku. Od tej pory był rozgrywany corocznie z wyjątkiem lat 1936 oraz 1940-1948. W pierwszych latach zawodnicy startowali indywidualnie, z czasem zostały wprowadzone przepisy o dwuosobowych, a potem trzyosobowych zespołach. Do edycji w 2008 roku 24-godzinny wyścig La Mans rozpoczynał się tradycyjnie w sobotę o godzinie 16. Wyjątkami od tej reguły były lata 1968, gdy wyścig został przesunięty, 1984, kiedy wyścig zaczął się o 15 z powodu odbywających się we Francji wyborów i w 2006 roku, kiedy wyścig La Mans rozpoczął się z opóźnieniem, co było spowodowane transmisjami z Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Od 2009 roku wyścig rozpoczyna się o godzinie 15. W historii wyścigów dochodziło do wielu wypadków śmiertelnych. Jednym z nich był wypadek z 1955 roku, w którym silnik, maska i inne części rozbitego Mercedesa poleciały w tłum widzów, zabijając ponad 80 osób. Spowodowało to wycofanie się Mercedesa z wszelkich wyścigów aż do 1988 roku i odwołanie wyścigów w Niemczech. Z tego samego powodu w Szwajcarii wprowadzono zakaz organizowania wyścigów, który zniesiono dopiero w 2007 roku. Rozumiecie, ktoś chciał się ścigać w roku czy w 2007 roku to nie mógł, bo w 1955 roku doszło do tragedii w innym państwie, w którym nie brali udziału Szwajcarzy i nic nie miało wspólnego ze Szwajcarią. Także w Szwajcarii można mieć broń, a nie można było się ścigać. No super, ja dziękuję za taką wolność. Ostatnimi zwycięzcami wyścigu są członkowie ekipy Toyota Gazu, Racing, Hiszpan Fernando Alonso, japończyk Kazuki Nakajima i Szwajcar Sebastian Buemi. Odbierając tym samym tytuł ekipie Porsche, która wygrała trzy razy z rzędu. Dakar doroczny raj terenowy organizowany na początku roku dostępne również dla motorów, którzy stanowią około 80% uczestników. Jest to rajd terenowy rozgrywany o wiele trudniejszych warunkach niż rajdy płaskie. Zawodnicy podróżują przez pustynię, a długość odcinków specjalnych sięga kilkuset kilometrów dziennie. Z tego powodu używa się pojazdów terenowych znacznie wytrzymalszych od tych używanych w rajdach płaskich. Od początku rajdu zawodnicy ścigają się w dwóch klasach: samochody i motocykle, natomiast w klasie ciężarówki od 1980 roku w 2009 roku zadebiutowała Nowa klasa kłady. Historia rajdu sięga roku 1977, kiedy Francuz Thierry Sabine zgubił się na pustyni w Libii podczas rajdu Abidjan-Nicea. Urzeczony pustynią uznał, że miejsce to jest idealne do rozgrywania rajdów. Pierwotnie trasa rajdu wiodła z Paryża we Francji do Dakaru w Senegalu z przeprawą promową przez Morze Śródziemne. Jednak ze względu na różne czynniki, w tym zawirowania polityczne, rajd zmienił lokalizację zarówno startu, jak i mety. Ostatni rajd. Paryż Dakar odbył się w 2001 roku. Według obliczeń w organizowanym od 1979 roku rajdzie zginęły do tej pory 54 osoby, w tym 19 uczestników. W 1979 roku na przykład francuski motocyklista zginął w okolicach Agadeszu. W 1982 roku Mark Thatcher, syn brytyjskiej premier Margaret Thatcher, zginął na pustyni razem ze swoim pilotem i mechanikiem. Cała trójka została odnaleziona po 6 dniach, cała i zdrowa. W 1986 roku Organizator rajdu Thierry Sabin zginął w wypadku helikoptera. W 1991 roku Francuz, kierowca ciężarówki serwisowej, został śmiertelnie postrzelony na terenie Mali. Także widzicie, jak niebezpieczny był to teren. W 2015 roku, podczas trzeciego etapu rajdu, śmierć w wyniku przegrzania organizmu poniósł polski motocyklista Michał Hernik. Stało się to na 206. kilometrze trasy z San Juan do Cielkito. 14 km przed metą został znaleziony 300 metrów od trasy rajdu, ponieważ rajd został przeniesiony do Ameryki Południowej i aktualnie odbywa się na terenach m.in. Argentyny.